Bardzo się cieszę, że takie osoby są wydobywane z niepamięci, że będzie można przeczytać o nich, zobaczyć tablicę, złożyć kwiaty. Tutaj, panie marszałku, na pana ręce, bo to pana zasługa. Chciałbym serdecznie podziękować. Myślę, że w imieniu nas wszystkich, że kolejna osoba ma swoje upamiętnienie w Przemyślu. Proszę państwa, jesteśmy na ulicy Matejki. Krótka uliczka, tam się zaczyna. Dopiero co otwieraliśmy, odsłanialiśmy również tablicę, która jest kilkadziesiąt metrów stąd. Również wielkich Przemyślan, wielkich patriotów, wielkich Polaków. Pana Głowackiego, Zbigniewa Kuchcińskiego, pana Cieszyńskiego. Nieco niżej wielki nasz artysta przemyski Marian Stroński również ma swoje tu upamiętnienie. Przemyśl to są osoby, które miały wpływ nie tylko na miasto, na nasz piękny region, ale również na całą Polskę. Z tego się szczycimy. Patriotyczny Przemyśl i te pamiątki, znaki są na każdym rogu. Bardzo się cieszę, że możemy przypomnieć wielką postać. Postać, tak jak już powiedziałem, nie tylko ważną dla Przemyśla, ważną dla całego naszego regionu, który reprezentuje. To miejsce wiąże się troszeczkę ze wspomnieniami, ponieważ tutaj za mną akurat jest teraz piękny dom. Natomiast tutaj był dom mojej babci, w którym też się wychowywałam, ponieważ urodziłam się, miałam ten zaszczyt tutaj się urodzić i mieszkać przez kilka lat. Pamiętam babcię, jak chodziła ze mną na spacery, także poznawałam jako malutka dziewczynka jeszcze te alejki tutaj parkowe. Więc jestem tutaj niemniej zaszczycona i wdzięczna za to, że dziś mogę wraz z rodziną uczestniczyć w tak doniosłej właśnie chwili odsłonięcia tablicy uchoronowania mojej babci Alicji tutaj właśnie w tym miejscu. Jest to znamienne dla mojej rodziny całej. I tak jak mówiłam, urodziłam się tutaj w tym miejscu, żyłam kilka lat w tym miejscu, wychowywałam się, było to, są to wspomnienia, mimo wszystko, że byłam malutka, to te wspomnienia są nadal we mnie. Natomiast babcia wpajała we mnie wiarę w Boga oraz miłość do ojczyzny.